Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim w tym tygodniu odcinku Everlasting Summer. Zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnim razem, czyli na pytaniu, co myślę o ubraniach Leny i co myślę o tym, o co ją zapytałem. A zapytałem ją, jeżeli dobrze pamiętam, bo wczoraj byłem trochę zmęczony już jak to nagrywałem, zapytałem ją, to znaczy ona mnie zapytała, co myślę na temat jakiegoś tam stroju. Więc zgodnie z wypowiedzią, którą dostałem pod filmem, mamy ją chwalić, zatem chwalimy. I klasycznie Lena nam podziękowała. Dzisiaj mam trochę więcej życia w sobie niż wczoraj, a jest też trochę wcześniej, bo jest za 5:10, kiedy to nagrywam. W czwartek, wy to zobaczycie w piątek o 12:00, w momencie, w którym ja będę dojeżdżał do Wrocławia. A, bo my się w doktora bawiliśmy, tak, totalnie o tym zapomniałem. Kto to będzie? Bom ciekawy. Idą do nas straszne zjawy. O nie. Diabeł. Nażarłaś się jakiegoś gówna i teraz boli cię brzuch. Dobra. Na pewno to nie pusta głowa. Dobra, to są tylko 2 minuty, więc... Aha. Miałem chwalić wszystkich, więc... Nie będziemy tutaj na chama lecieć, więc... No, czyli... Nażarła się kradzionych słodyczy, no. Okej, wszyscy wiemy, że o to chodzi, ale miałem być miły. Więc zastosuję to twierdzenie do wszystkich kolejnych pytań, bo prawdopodobnie wbije do mnie też cała reszta. Okej. No i kto przyjdzie na... Ktoś przyjdzie. No i kogo? Kogo teraz? Teraz będziemy mieli... Teraz przyjdzie tutaj Alisa. Kurde demet, ją miałem w drugiej kolejności na myśli. No dajesz. Aha, czyli to są te klucze, które
żeśmy tam zajumali jej, zamiast zostawić je tam, gdzie były. Co się stanie? Co chciało tampony poprosić? To jest w ogóle straszna miskoncepcja, że facet nie będzie wiedział, o co chodzi w tego typu sprawach. Inna sprawa, że wielu facetów nie ma zielonego pojęcia, ale no. Uczcie się. Kurde. Każda osoba powinna mieć nawet minimalną, albo bardziej bym powiedział podstawową wiedzę na temat wszystkiego. Szczególnie rzeczy tyczących się swojej płci i drugiej płci. Dobra, nie chciała nam o tym mówić, to będziemy mili i nie zapytamy, o co chodzi. Chociaż prawdopodobnie są to tampony albo podpaski. Nie wiem, co tam komuniści sobie aplikowali. Chociaż bardzo mnie... Dobra, zapytamy. W końcu wyniosła coś z naszego gabinetu, nie? A jesteśmy za niego odpowiedzialni. Tak przynajmniej sobie tłumaczę. A jakby wyniosła stamtąd, nie wiem, tę wielką butlę paracetamolu. Albo cholera wie, co ta dziwna baba tam ma jeszcze. Damn it. Zatrułaś się czymś, tak? Okej. Nie, no absolutnie, kurde. Skoro myślimy, że coś jest nie tak, to nie dajemy leków na pałę. Okej, mamy tutaj fragment historii. Aleksander Matrosow, infantry soldier? Dobra, był żołnierzem. A... czekajcie mu chwilę. Okej, dobra, czyli ziomek był bohaterem wojennym, bo zatrzymał swoją klatą niemiecki pistolet.
Okej, czyli zaraz przyjdą tu te dwie wariatki. Okej. Czyli co? Co za babsztyl po prostu. No to brakuje nam jeszcze, chciałem powiedzieć Zeniaty, ale nie, to nie ta gra. Brakuje nam Zeni, Miku, Elektronika i Shurika, ale Shurik generalnie gdzieś spieprzył. No i jeszcze Violi i Olgi, ale... Okej. I co się stanie? Nic się nie stało. Coś nam się przewidziało. Ale czy na pewno? Czyli pojawiły nam się tutaj owoce. Co to? Gdzie to była? Śnieżka? Ta, Śnieżka owoc zjadła i generalnie ją pizgło. To mi przypomina o Urban Fairy Tales Erika Schubaka. Zobaczcie sobie recenzję na moim kanale tego zacnego tytułu. Jak będę pamiętał, to ją umieszczę w opisie. Świetna książka. Tam Królewna Śnieżka jest przedstawiona troszeczkę inaczej. Ale równie dobrze. A co to było, że w ogrodzie edeńskim to nie było jabłko, tylko granat? Owoc granatu? Czy coś takiego? Nie wiem skąd oni to wzięli, ale podobno tak było. No co? Normalnie zrobiłbym tutaj przerwę. Już tyle się naodpowiadałem. No nie wiem. Wiecie co? Zrobimy sobie tutaj koniec dzisiejszego odcinka. Ze względu na to, że pytanie wydaje się być dość ważne. I teraz musimy się bardzo dobrze zastanowić, czy chcemy tutaj postąpić jak Śnieżka i Ewa i generalnie zeżreć jabłko, narażając się na bogowie wiedzą jakie konsekwencje. Chociaż prawdopodobnie, nie oszukujmy się, będzie to zupełnie normalne jabłko. Wydaje mi się, że mam pewne
pojęcie o tym, kto to jabłko nam zostawił. Jak już mówiłem, cały czas nie widzieliśmy jednej postaci, którą widzieliśmy w intrze. Tej postaci z uszami. Więc możliwe, że to ona. Z drugiej strony jesteśmy na komunistycznym obozie w przeszłości w ZSRR, na który nie wiadomo jak trafiliśmy, nie wiadomo dlaczego trafiliśmy i nie wiemy jak się z niego wydostać, więc równie dobrze może to być sowiecki eksperyment z podróżami w czasie. A to akurat przyszło mi do głowy, bo gdzieś tam przez przypadek trafiłem na jakiegoś screena z Everlasting Summer, który pokazywał znak radioaktywności, więc także no. Może się okazać, że to wszystko nie jest takie, jak nam się wydaje. A w każdym razie zdecydujcie, co mam zrobić. A może na przykład jeden z tych wyborów oznacza bad ending od razu, bo kopniemy w kalendarz. Nie wiem, czy w tej grze jest coś takiego. Dobra, nieważne. W każdym razie macie czas przez weekend, żeby sobie ogarnąć całą sytuację, żeby ogarnąć, co mam zrobić, i w poniedziałek sobie dokonamy tego jakże przełomowego i ponadczasowego wyboru. Zobaczcie sobie playlistę w opisie, tam będą wszystkie odcinki przeszłe i przyszłe Everlasting Summer złożone w piękną playlistę. Dodatkowo zostawcie suba, jeżeli go jeszcze nie macie, a jeżeli chcecie wiedzieć o wszystkim, co wrzucam, a wrzucam codziennie dwa filmy poza sobotą, gdzie jest tylko jeden film, i mam nadzieję, że te filmy są ciekawe, to musicie też sobie kliknąć dzwoneczek. Im więcej osób mnie ogląda, tym więcej chce mi się robić i mam coraz więcej pomysłów, jak sprawić, żeby te codzienne wrzutki nie były tak nudne, jak są do tej pory, bo mam wrażenie, że robię je coraz nudniejsze. Chociaż ostatnio poruszałem trochę więcej fajnych... Dobra, nieważne, w każdym razie zróbcie to wszystko, napiszcie komentarz z odpowiedzią na pytanie albo po prostu pogadajcie sobie ze mną. Życzę miłego weekendu. Zobaczymy się w poniedziałek, w samo południe, w nowym odcinku. Do zobaczenia, do następnego odcinku. Cześć! Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.